Kłaniam się Państwu po przerwie 507-964-253-507-964-253 do 22 gramy, nic się nie zmieniło. Proszę Państwa, dzisiaj w Sejmie odbyła się konferencja programowa Samorząd od nowa z udziałem samorządowców, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, starostów. W trakcie tego spotkania powiedział kilka słów premier. Mateusz Morawiecki powiedział m.in. tak. Naszym celem jest zakończyć rywalizację na tych polach, gdzie tej rywalizacji być nie powinno, mianowicie na polu na styku pomiędzy rządem i samorządem. Tutaj widzę dużo więcej pola do współpracy raczej niż do rywalizacji. Nasz model zrównoważonego rozwoju zdecydowanie ma się różnić przede wszystkim od modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego. Tamten poprzedni opierał się głównie o rozwój wielkich ośrodków, najsilniejszych ośrodków i trochę tak jak tutaj Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, przywołał staropolskie powiedzenie, że zgoda buduje, to powiem jeszcze, że z pańskiego stołu coś miało skapnąć do tych mniejszych, maluszkich, ale to nie była polityka, która była polityką słuszną, raczej była polityką postępującego, pogłębiającego się rozwarstwienia. Niektórzy mówią nawet, że to była polityka darwinistyczna. Silny, silniejszy miał większą szansę na pozyskanie środków, przyciągnięcie inwestorów, większe podatki, w związku z tym to koło się rozkręca i nakręca jeszcze mocniej. Niektórzy też tworzą taki fałszywy przekaz i dzielą na samorządy wasze i nasze. Jeśli tak, to też proszę popatrzeć na fakty, na te samorządy, które są dzisiaj zarządzane przez naszych oponentów politycznych i porównać je do tych wszystkich, które są zarządzane na przykład przez naszych zwolenników. Proszę popatrzeć na te fakty w skali całej Polski, tak mówił premier. Nie dajcie się zwodzić różnym fałszywym prorokom, różnym złym doradcom, tym, którzy wolą mówić nieprawdę, wprowadzać w błąd, siać zamęt, siać burzę i na tym polu zbierać swoje niedobre owoce. Dziś przed nami wyjątkowo trudny czas. Bardzo trudne okoliczności. Jak tłumaczył premier na spotkanie w Sejmie, przyjechał prosto z rozmów między innymi z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i premierami kilku państw Unii Europejskiej. Określiliśmy sobie, jak gigantyczne wyzwania stoją przed nami, przed rządem, samorządem we wszystkich krajach europejskich. Ci z nas, te państwa, które będą potrafiły wypracować lepszą ścieżkę wyjścia z tego kryzysu za pół roku, za rok, nie tylko wyjdą obronną ręką, ale będą w stanie lepiej od innych przyciągać inwestorów, kapitał na kolejne miejsca pracy. To staramy się dzisiaj robić, tak kierować nową państwową. Ja wiem, że pan Kasper z Warszawy czeka, ale sekundę. No więc w sprawie tego, jak Polacy reagują na tych fałszywych proroków, chciałem państwu coś pokazać. Uwaga, telekino, bardzo uprzejmie proszę. Reakcja na... Tuska w Myślenicach. Kolego, tutaj zasłania. Wszyscy są gotowi, tak? Panie premierze, bardzo proszę o zabranie głosu. Witam państwa serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w Małopolski w Myślenicach. I nie ma dla ciebie miejsca, gratuluję teraz. Jak wszędzie w Polsce towarzyszą nam emocje. To się emocje nazywa. No tak, no małopolskie Myślenice to oczywiście są z pieprzej. Nie ma tutaj dla siebie miejsca, tyle brakuje jeden i tak dalej. Oczywiście ja się odcinam. Ja się kategorycznie odcinam i bardzo uprzejmie państwa proszę, żeby państwo nie brali z tego dżentelmena, który tam tak reagował na tych fałszywych proroków przykładu, bo to nie o to chodzi w ogóle. To nie na tym polega. Nie, ja pokazuję tak poglądowo, edukacyjnie, tak? No, jak pan premier powiedział, żeby się nie dać zwodzić różnym fałszywym. No i naród się nie daje zwodzić. Panie Kasprze, pan poczekał chwilę, przepraszam, no, proszę mi wybaczyć, ale chciałem już skończyć ten wątek, żeby potem do tego nie wracać. Pan Kasper z Warszawy, słucham pana. Witam serdecznie, ja bym chciał najpierw zwrócić pani Małgorzacie nie? uwagę i pani Jacku, bardzo bym prosił, żeby pan też nie zwrócił uwagę, żeby po prostu nie obrażała tych ludzi, bo Śląsk, bo mam tam po prostu rodzinę i ona obraziła mnie i moją rodzinę. I po prostu bardzo bym prosił, żeby pani Małgorzata z Pszczyny obciąć jęzor, żeby już po prostu to nie wydzwaniała, bo ona takie głupoty to wygaduje na tej antenie, że to się po prostu słuchać tutaj nie da. Ona obraża Ślązaków, a pan, panie redaktorze, powinien zwrócić uwagę i kategorycznie zablokować na mniejszym czasie, żeby ona tu nie wydzwaniała, bo ona po prostu każdego dnia obraża tutaj wszystkich Ślązaków. No jakim to prawem? Jesteśmy w wolnym kraju i mamy, każdy ma prawo być, ale ona nie ma prawa takich rzeczy wygadywać na tej antenie. I bardzo bym prosił, żeby pan reagował. Panie redaktorze, ja jeszcze chciałem poruszyć jeden temat, bardzo ważny.
bo jak na razie w Republice i w TVP Info i w WPoLsce... Przepraszam najmocniej, jeżeli można, ja się tylko dopytam. Znaczy, jak ja mówię, że to jest opinia pani Małgosi i że ja się z nią nie zgadzam i że ja kocham Śląsk i uważam, że tam jest, tak wynika z moich doświadczeń, z mojego życia, że tam jest bardzo dużo, naprawdę bardzo super porządnych ludzi i że ja się bardzo dobrze z tymi ludźmi czuję i tak dalej, to według pana ta reakcja jest za słaba, tak? Niewystarczające. Tak, powinien pan powiedzieć tak. Nie ma pani Małgorzaty, nie ma pani prawa obrażać ludzi, bo ludzie będą mogą się zdenerwować na tej antenie, bo mają rodziny, tak? I ktoś może zadzwonić i powiedzieć, że ma pani niewyparzony język. Bo pani Małgorzata Skrzyny gada totalne bzdury, że się po prostu, ona tak wylewa po prostu to wszystko, tak uderza w ludzi. Ona chyba jakiś ma problem ze sobą, ta pani. Albo nie wiem, czy ona w dzieciństwie może była bita, czy coś jej się tam działo złego, że ona tu musi tak takim jadem tutaj pluć w ludzi po prostu, Ślązaków, no jakim to prawem? Panie Małgorzato, proszę się ugryźć w język, albo nie wiem, obciąć sobie język i nie wydzwaniać tu przez miesiąc czasu. Niech pani się zastanowi, niech pani przeprosi tych ludzi. Bo obraziła pani na tej antenie tu nas wszystkich i jest mi bardzo przykro i moja rodzina też jest zbombardowana pani zachowaniem. Panie redaktorze, to nie chodzi o to, że ja atakuję panią Małgorzatę Skrzynę, ale ona musi się ogarnąć, ta kobieta. Ona jakiś ma problem ze sobą. Albo nie wiem, czy jakiś lekarz psychiatryczny może jej potrzebny, czy coś. Może coś miała w dzieciństwie nie tak ze sobą. Nie może ona takich rzeczy robić. Nie lubię, jak ktoś, kto nie jest psychologiem, a mam takie wrażenie, że pan z zawodu nie jest psychologiem, zaczyna się bawić panie psychologa. Ale żeby chciał pan, żeby obrażać pana rodzinę, jakby pana... Nie, proszę pana, nie, jestem jak najdalszy od tego, żeby ktokolwiek, kogokolwiek na tej antenie obrażał. I właśnie bardzo uprzejmie o to proszę, żeby nie obrażać, nawet pokazując ten fragment z Rojem, mówiłem o tym, że ja się od tego odcinam i żeby tak nie rozmawiać w ten sposób. Druga sprawa, o której pan wspomniał, na czym polega ta druga sprawa? Czy mogę coś powiedzieć? Bo chodzi o to, że ja jestem bardzo w szoku totalnym, że Republika, niezależna telewizja, to jest komercyjna telewizja, tak? Nie powiedziała nic na temat w żadnych informacjach. Totalnie nawet TVP Info się odcięło. Braci Karnowscy wczoraj oglądałem w postaci news. To też, jak był ten temat poruszony, to też Karnowski próbował wycofać się z tego tematu. To jest troszeczkę takie bardzo nieładne. Ale z jakiego tematu? Chodzi o zakonnice. Chodzi o zakonnice, które się znęcały nad dziećmi. Są na to dowody i filmy. Jak znęcały się nad dziećmi niepełnosprawnymi. Przecież to jest skandal. TVP Info jako publiczna telewizja powinna w dzień gadać o tym temacie. Tak, oglądałem Salon Dziennikarski, zero tematu. Oglądałem inne programy TVP Info, zero. Ale panie Kacprze, ja nie redaguję TVP Info zlikwidować. Ja nie mam na to wpływu żadnego. Ja natomiast w Republice mówiliśmy o tym. Dlaczego w Republice nie ma tematu zakonnic, które się znęcały nad dziećmi chorymi? Proszę pana, ja pana odsyłam do programu pod tytułem Dzisiaj i w tym programie jak najbardziej informacyjnym informowaliśmy na ten temat. No, nie ma, proszę pana, ja przejrzałem wszystkie informacje, oglądam cały czas Republikę. Nie, proszę pana, panie Kacprze, powie mi pan, czy w niedzielę... Nic na to nie poradzę, że pan akurat nie trafił. No. Ale panie tak może dobrze. Powie pan mi, czy był chociaż jeden temat w niedzielę o zakonnicach. Było na żywo, tak? Pan by chciał, żeby był osobny program na ten temat, rozumiem, ale, tak? Osobny program poświęcony temu, co się wydarzyło tam w tym DPS-ie, tak? To jest skandal. To jest skandal i Republika powinna w każdych informacjach informować Polaków. Jesteście niezależną telewizją, tak? Mówicie prawdę, to powinniście informować. A powie pan mi, dlaczego prezes Górski, Jacek, tak? Czy jak on tam ma? Dlaczego się odcina od zakonnic i dlaczego w TVP Info, w Braci Karnowskich telewizji, w TVP, WP... Nic mi nie wiadomo, panie Kacprze. Mam nadzieję, że pan dopuszcza możliwość dialogu. Nic mi nie wiadomo na temat tego, żeby Jacek Kurski się od czegokolwiek odcinał. Odcinał się, proszę pana. Niech pan sobie przejrzy Salon Dziennikarski. Niech pan sobie przejrzy wszystkie informacje. Ale nie, pan wyciąga pan wnioski na podstawie, pan to w ten sposób tam nie było poruszonych bardzo wiele tematów i to też może oznaczać, że od tamtych tematów też się odcinają. Dlaczego oni się odcinają od wszystkich tematów? I dlaczego nie mówią o tych zakonnicach od Morning Show? Ale zakonnice nie, naprawdę, błagam. Panie Kacprze, nie szalejmy.
Spokojnie. Panie Jacku, są dowody na to, są filmy, są matki, biły te zakonite dzieci, więziły w klatkach. Jako obywatele Republiki powinni ten temat poruszyć i powinni zaprotestować, powiedzieć, proszę dać tu ten temat, poruszyć program, zrobić specjalny. Powinniście jako dziennikarze zakonnice potępić, to powiedzieć tak, źle zrobiliście, bo biły te dzieci, są filmy. Proszę pana. No, ja potępiam te zakonnice, które się tak zachowywały. Natomiast nie słyszy pan ode mnie, że w związku z tym wszystkie zakonnice są złe i należy wszystkie zakonnice potępić. Ale panie Jacku, po 2 lat ten koszmar dzieci trwa. Po 2 lat. Proszę pana, ależ oczywiście, że jest to koszmar i informowaliśmy na ten temat. Panie Jacku, nie było informacji żadnych w Republice. Ja mogę to panu udowodnić, mogę panu wszystkie materiały pokazać. To jest kłamstwo. Nie było. To jest kłamstwo. Informowaliśmy na ten temat. Bardzo uprzejmie panu dziękuję. Panie Kasprze. Nie, pan, wie pan, przesada w niczym nie jest dobra i zdrowa. No. Ja rozumiem, że pan by chciał, żeby ten temat był obecny co chwilę i cały czas non-stop. No tak się nie da. No. Jest to sprawa absolutnie koszmarna, zasługująca na najwyższe możliwe słowa potępienia. Trzeba się temu przyglądać z ogromnym zainteresowaniem i będziemy to robili, jak to się rozwinie, jakie będą konsekwencje, jakie będą ostateczne z tego wszystkiego wnioski. W ogóle nie ma o czym mówić, jeżeli chodzi o tę sferę ocenną, moralną. Natomiast, proszę pana, informowaliśmy na ten temat i bardzo uprzejmie proszę, no niech pan nie opowiada takich rzeczy. No można się w czymś zapalić, ale ja wiem, czy aż do tego stopnia. Dobrze, proszę państwa, bo w rozmowie z Polska Times doradca społeczny pana prezydenta, profesor Andrzej Zbrutowicz, który, żeby to było jasne, bardzo wyraźnie zaznaczył, że on się wypowiada we własnym imieniu, jako naukowiec, analityk. Powiedział kilka słów, które myślę, że warto zacytować. Polska jest atakowana przez mainstream Unii, dlatego że nie chce iść ścieżką ideologicznych szaleństw, którym w ostatnich latach uległa demokracja liberalna. Moja rekomendacja brzmiałaby tak. Jak wydajemy miliardy złotych na rakiety i czołgi, powinniśmy wydać miliardy na inicjowaną przez nas dyskusję na forum unijnym w międzynarodowych think tankach o potrzebie niezbędnej korekty podstawowych formuł ładu demokratycznego. Nie można wykluczyć palestynizacji wojny na Ukrainie, sytuacji, w której wojna latami będzie przygasać i rozpalać się na nowo w którymś z regionów naszego sąsiada. Być może kluczem jest tutaj wrażliwość niemieckiej opinii publicznej. Znam Niemców, którzy szczerze uwierzyli, że można na zasadach demokratycznych zbudować ład ponadnarodowy. Są oni jednak zdolni do uczciwej refleksji, do wyciągnięcia odważnych wniosków z tej wojny. Jeśli Niemcy jako państwo będą chcieli uczciwie, w prawdziwej dyskusji z mniejszymi krajami Unii Europejskiej programować nową politykę, pojawi się nadzieja dla naszych dzieci, dla Europy, a nawet dla świata. Jeśli wzorcem będzie postawa byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, cała ofiara Ukraińców, poświęcenie wielu wspierających krajów pójdzie na marne. W sprawie ewentualnej Unii Polsko-Ukraińskiej profesor Zybertowicz stwierdził, że w ostatnich latach często powtarzano, że po tym jak zostały zrealizowane 2 ważne cele polskiej polityki zagranicznej, wejście do NATO i do Unii, polskiej polityce zabrakło jakiejś wspólnej, doniosłej wizji racji stanu, która by godziła opozycję i rządzących. Zastanawiam się, czy koncepcja jakiejś Unii Polsko-Ukraińskiej albo Rzeczypospolitej wielu narodów nie mogłaby być wspaniałą przygodą dla pokolenia młodych ludzi. To jest wyzwanie o wiele ambitniejsze niż włączenie się Polski do przecież już gotowych organizmów, jakim jest NATO i Unia. Mamy szansę zbudować nową płaszczyznę integracji, wykorzystać to, czego się nauczyliśmy z integracji europejskiej dla integracji wschodnioeuropejskiej bez tamtych błędów, innymi ścieżkami uwzględniającą naszą regionalną specyfikę. Powiem tak, to rzeczywiście byłaby dla tych obecnych smyków basałyków całkiem niezła jazda, takie historyczne wyzwanie, to co mówi o tej wizji pan profesor Zybertowicz. Pan Czesław z Goleniowa jest z nami. Kłaniam się, panie Czesławie. Dobry wieczór, panie redaktorze i słuchający. Tak. Miałem nie dzwonić dzisiaj, ale jak słyszałem tego pana Kacpra z Warszawy, to jest pan Michał z Olsztyna, z Wilczego Szańca. On jest znany i najeżdża na panią Małgorzatę. Pani Małgorzata go zna, parę ludzi go zna, znamy go z poprzedniej stacji. Taka była jakaś superstacja i on tam się wybrał. Więc widzi pan redaktor, jak on tu na temat Republiki i tych publicznych mediów.
te media, te cała prawda, całą dobę, to są dopiero media. Pan Millerek, taki stary komunista, występuje wszędzie u pani Olejnik i nie słucham. Jak tylko zobaczę go, to przełączam. Kiedyś miałem troszeczkę o nim inne zdanie, teraz za pieniądze sprzedał się, tak jak Tusk się sprzedał za pieniądze, a teraz chce zrobić przewrót w Polsce. Po prostu. Także to jest pan z Wilczego Szańca, Michał z Olsztyna. Fakt, że miejscowość może zmieniać, ale powinniście znać jego numer telefonu. Fakt, że dzisiaj to można wziąć babci telefon, cioci, żony, czy tam koleżanki. No to jest wolna telewizja wolnych ludzi, proszę no pana. Tak, no tak, ale ja, proszę się, panie ja redaktorze, sobie myślę, proszę ci nie dawać. Którzy nas oglądają, się... naprawdę mają swój rozum i doskonale wszystko czytają. Dzisiaj mi się pan podobał. Panie redaktorze, dzisiaj pan mi się podobał krótko, bo tak ostatnio kiedyś był też facet na tej antenie ten sam, to długo pan go znosił. Ja po prostu... Halo? To zależy jaki... Nie, to zależy jaki dzień jest, panie Czesławie. Pan. To ja się cieszę, że pan dzisiaj z nim króciutko. Tak na panu Małgorzatę najeżdża z głowę. On na wszystkich. Ja uważam, że tak, że powinni dzwonić różni ludzie, można dyskutować, tylko ja się pytam, dlaczego mnie do TVN-u nie wpuszczają? Tam mają mój numer zapisany i nie wpuszczają, wyświetlam mu się i w ogóle nie wpuszczają. Kiedyś mnie wpuszczano, ale po prostu niewygodny facet jestem. Tam tylko są wygodni faceci, co opcje tą popierają, tą słuszą tego Tuska. Jak ja go widzę na tych wszystkich wystąpieniach, to mi się słabo robi. Normalnie mi się słabo robi. No i ten Millerek, no i jeszcze ten były eksprezydent Komorowski. To są wspaniałe. No i ten z PSL-u. Ten tygrysek Europy, tygrysek rewolucji. No straszni ludzie, ja nie wiem. Ale tak się przysłuchuję, wie pan co? Ja już na przykład Radia Z nie słucham. Kiedy słuchałem Radia Z, ten wypowiedzi, już nie w niedzielę czy w sobotę jest ten taki na TVN-ie też nie, bo tam facet tylko zaczyna mówić ktoś od prezydenta, czy ktoś o spisu. To wszyscy jadą na niego, nie dają mu głosu, plus panem redaktorem. Wywijanie faceta z dyskusji to jest cała metoda. Pytam się, po co oni tam chodzą? To jest bez sensu, po prostu bez sensu. Tam się nie zbierze, bo tam nie wiem, czy oglądają ci, co głosują na PiS. A tych, co są za platformą i za tym TVN-em, całą prawdą, całą dobę, nikt nie przekona, także to jest bezcelowe. Podobają się parę ministrów. Panie Czesławie, nie wiem, czy pan słyszał, pani Izabela Leszczyna dzisiaj opowiadała w Radio Plus to było, że oni mają jako platforma fantastyczne pomysły, tylko że oni je wszystkie przedstawią po wyborach. Po wyborach powiedzą, jak to wszystko zorganizować, żeby ludzie mieli mieszkania, żeby benzyna była tańsza i żeby nie było tej drożyzny. Marcin Możdżonek, taki nasz siatkarz, bardzo inteligentny, były kapitan polskiej reprezentacji w piłce siatkowej, napisał, że go przekonała ta Leszczyna i że on na nią zagłosuje po wyborach. Panie redaktorze, pani Leszczyna, pani Kidawa-Błońska, no to są piękne kobiety, tylko słownictwo i w ogóle wyrażenia, one się do polityki nie nadają, po prostu się nie nadają, nie mają rozeznania. Ja nie chciałbym, wie pan co, obrazić kobiet, ale kobiety nie potrafią założyć łańcucha. Właśnie, jak pan przypomniał, że ja muszę jeszcze o tym, o takim wysokim polityku powiedzieć na koniec kilka dobrze, słów. Dobrze, dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ukłony dla małżonki, wszystkiego dobrego. Proszę państwa, portal Wprost opisuje, że Rafał Trzaskowski zaczął się układać z Tuskiem. Wszystko podobno jest spowodowane marzeniem prezydenta Warszawy o tym, żeby w przyszłości być wysokim komisarzem Unii Europejskiej. Słyszałem, że Trzaskowski chce zostać unijnym komisarzem, a po wyborach, jeśli zmieni się władza, to Donald Tusk jako premier będzie decydował, kogo tam wysłać z Polski. Tak powiedział anonimowy polityk Platformy w rozmowie z serwisem. Trzaskowski miał spuścić z tonu po aferze dupiarza. Taki był ładny amerykański, a wyszedł z niego wieśniak, tak komentuje ten anonimowy rozmówca. Został również zapytany ten anonimowy polityk Platformy, czy Kampus Polska Przyszłości, który organizuje Trzaskowski, będzie większym wydarzeniem niż ten zorganizowany przez Tuska. TVN24 będzie relacjonował kampus tylko wtedy, kiedy Tusk na niego przyjedzie. Tak powiedział. Tusk nie chce iść na otwarte starcie z Trzaskowskim. Ta sytuacja ma się nie podobać sekretarzowi generalnemu Platformy Kierwińskiemu, który namawia Tuska na ostre działania wobec Trzaskowskiego.
Kierwiński narzeka, że Tusk jest za mało stanowczy wobec Rafała. Chciałby ostrych działań antyrafałowych. Tak powiedział anonimowy rozmówca, polityk Platformy Obywatelskiej, anonimowy rozmówca portalu wprost.pl. Działania antyrafałowe. Dlatego chciałem to państwu koniecznie zacytować, bo no to jest pewne nowum. To jest tak, że w ten sposób w tym polskim politycznym słowniku pojawiło się właśnie to pojęcie działań antyrafałowych. Tego wcześniej nie było. Nie wiem, czy działaniem antyrafałowym jest przypominanie w języku obcym na przykład, że ile dupiasz, że wapel, ile dupiasz. Czy jak ja tak mówię, to ja... Czy to jest antyrafałowe? Nie, nie wiem, naprawdę. To państwo muszą rozstrzygnąć. Ale się tam dzieje, no i w TVN na przykład o tym to absolutnie słowem się nie zająkną. Po co? No właśnie, no bo tam jest porządek. Te trzy działy, o których mówiłem i już. Także my się tyle kino zastanówmy. Do jutra myślę, tak? Do jutra się zastanówmy nad tym wszystkim, jak to można po nowemu poukładać. No tak, żeby taki pan Kacper, co dzwonił, był zadowolony i tak dalej. Mnie się też tak wydaje, aż tak do końca pokroić bym się nie dał, ale mnie się też tak wydaje, że pan Kacper to pod różnymi imionami już tutaj występował. Ej, także chyba pan Czesław ma rację. A pani Małgosia nie ma racji z tym Śląskiem, bo ja znam naprawdę bardzo wielu Ślązaków i to są bardzo porządni Polacy. Bardzo porządni ludzie i nisko im się kłaniam za to, że miałem zaszczyt i przyjemność i z nimi pracować i współpracować i wypoczywać i tak dalej. I nie myślę tutaj, pani Małgosiu, o swojej rodzinie, bo to naprawdę nie o to chodzi. Kłaniam się państwu. Miłego wieczoru spędzonego z Republiką życzę. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.